W związku z obchodami rocznicy Konstytucji 3 maja pismo do mieszkańców naszej gminy skierował poseł na Sejm Rzeczpospolitej Dariusz Stefaniuk z prośbą o jego odczytanie, co też niniejszym chciałbym uczynić. Szanowni mieszkańcy gminy Piszczac, z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ta ważna data przypomni nam o potrzebie jedności w walce o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. Dzięki temu ważnemu krokowi Polska stała się pierwszym państwem w Europie, które uchwaliło swoją konstytucję. Nie możemy jednak zapomnieć, że wolność i demokracja to proces ciągły, który wymaga ciężkiej pracy i jedności. Dziś w obliczu coraz większych wyzwań nie możemy sobie pozwolić na narzucanie nam innych standardów. Musimy zachować nasze własne wartości i dążyć do osiągnięcia celów zgodnych z naszymi przekonaniami i tradycją. Zapewniam, że wraz z Państwem będziemy walczyć o zachowanie i utrwalenie najcenniejszych wartości, by nasza ojczyzna była silna i szanowana na arenie międzynarodowej. Niech Konstytucja 3 maja przypomnie nam o sile i woli walki o wolność. W imieniu władz gminy chciałbym serdecznie Państwu podziękować za przybycie na dzisiejsze uroczystości i życzyć miłego, udanego popołudnia 3-majowego. Dziękuję serdecznie.